zatem szanowną publiczność, aby wyobraziła sobie, że od nas drobna scenografia przedstawia raz Atę Wdowy, a raz Księcia w Królestwie. Dla ułatwienia będę to odpowiadał, a zatem zapraszam. Kopciuszku, Kopciuszku, co za nieznośne dziewczynko, gdzie ona się znowu podziewa? Co za lęk, co za nie to, co moje bułeczki, moje słoninki kochane, śliczne, jak fryteczki, jak poczuszki, pulchniutkie, głupiutkie. Więc chciałam powiedzieć, nie przepuszczamy, no i przede wszystkim nie za chude. Nie tak jak ta, Kopciuszku. Popatrz na siebie, jak ty wyglądasz. Chuda jesteś jak papier. Obrzydliwie jakaś taka zgrabna czy sprawna, coś strasznego. Jeśli będziesz tyle ćwiczyć, to wspomnisz moje słowa. Jeszcze nie najgorsze, zostaniesz nauczycielką duetu. Bierz przykład z przyrodnich sióstr. Poleż trochę, przytyć, a tymczasem zrób moim dziewczynkom coś do zjedzenia. Oglądanie telewizji jest wyczerpujące. Może troszkę frytek, tylko nie za dużo. Weź ten worek ziemniaków z piwnicy i wiadro oleju, które stoi przy piecu. I pospiesz się. Mamo, budzę się. Na 300 kanałach nie ma nic ciekawego. Może poszłabym do biblioteki i wypożyczyła wam książkę z zadaniami z matematyki? Oszalałaś, córeczko. Tyle razy ci tłumaczyłam. Czy ty nie wiesz, kto chodzi do biblioteki? Do biblioteki chodzą ludzie inteligentni. Chyba nie chcecie być inteligentne. Usiądź sobie. O, gazetkę przejrzyj. Ja też sobie poczytam. Co my tu mamy? O, książę Artur. Jaki śliczny. Nie za szczupły, niezbyt wysoki. Taki w sam raz. Książę organizuje zawody sportowe. No cóż, każdy ma jakąś wadę. Żeby wyłonić zwyciężczynię i swoją przyszłą żonę, zaprasza się do udziału wszystkie panny z okolicy. Dziewczęta, wstawać, pompki robić, przysiady ćwiczyć. Raz, raz. O, cholera jasna. Thank you.
komu że raczy pozwolić, że raczy przedstawić mu moje rocze. Znaczy urocze córeczki, okazji zdrowia i kondycji. Uwielbiają sport od dziecka, mają to po mamusi. Dość, dość. Wystarczy. Czy raczyło się księciu podobać? Zabić tę podobną babę i tę twarz, bo nawet zalecia. Kobietom dziękuję. Będę był jak pies, wyjemy jak pieski. I jak wilki. A to odłóż telefon i baw się z nami. Hej! Raz i dwa, skacze razem śmiały świat. Na trzy i na cztery, skacze ja i ty. I ty, i ty. Pięć, sześć, osiem. Do szczęścia jednej cyfry brak. No tak, do siedem. A gdzie poszło? Nie wiem, ręce do góry. Skacze z nami ciocia Krysia, która czasem miewa wisia. Skacze też i ciocia Stenia, już jest lepsza od jelenia. I świat się kręci dookoła, to w przedszkole wraca szkoła. Wezmę życie na barana, będę tańczył aż do rana. I rączki w prawo, rączki w lewo, tak się buja w lesie drzewo. Rączki w prawo, rączki w lewo. I skaczemy wysoko do góry. Hej! Na raz i dwa, pa, pa. Skacze razem śmiały świat. Na trzy i na cztery, skacze ja i ty. I ty. Pięć, sześć, osiem. Do szczęścia jednej cyfry brak. No tak, to siedem. A gdzie poszło nie wiem, ale wiem, że podnosimy ręce i klaszczemy. I raz, dwa, trzy. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz. No nie, no. Dobra, założę go normalnie na głowę. W takim razie teraz pokażę. Odwrotnie. Tak? A! Oni płata różne figle, tak? Mówię, hop, hop. Ha ha ha!
Brawo! Przez cały rok! Marynarzu! Jedziemy! Każdy może przyjechać pod papajowym mostem! Pomyka nasza wspaniała lokomotywa! Nie za szybko, nie za szybko, tak żeby każdy zdążył przejechać. Ale jazda! Jakie odgłosy wydaje pociąg! Uwaga! I jesteśmy w pierwszym państwie! Do przytchy! Staczemy do góry jak piłki! Wysoko do góry! O tak! Bierzemy za ręce koleżankę, kolegę i tak bierzemy tak jak na upadko. O tak, za ręce, spokojnie. Tak, i w drugą stronę. O tak. O. I wsiadamy do pociągu. Siadamy szybciutko, szybciutko. Kto się nie załapie, ten nie wyruszy w podróż. Odjazd!